Hejka kochani, witajcie na kanale! A dzisiaj przed nami wielki rodzinny turniej. Tak jest. W dzisiejszym odcinku będzie też specjalna wygrana. Mam nadzieję, że dowiecie się co to takiego, bo w społeczności już na Was teraz czeka właśnie takie pytanko. A korzystając z okazji, chcę jeszcze teraz ogłosić zwycięzcę ostatniego konkursu z poprzedniego odcinka. Także ta oto fajowa paczka niespodzianka wędruje prosto w ręce Martyny Zabawy Fanci. Tak się przynajmniej nazywa konto, w sumie nie wiem czy kanał, ale na pewno konto. Także proszę Ciebie bardzo o kontakt, żebyś do mnie napisała albo na Instagramie, albo na Facebooku, żebym mogła właśnie Ci tą paczkę wysłać. Także mam nadzieję, że się cieszysz. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Konkursów będzie jeszcze więcej na kanale, więc nic się nie martwcie. Kolejny, coś czuję, że już w przyszłym tygodniu, także pewnie raz w tygodniu ten konkursik będzie, więc oglądajcie, bądźcie na bieżąco, bo nagród będzie coraz więcej. A tymczasem zdaje się, że najwyższa pora jest się gdzieś już przenieść. To zaczynamy dzisiejszy teleturniej. Już wszyscy są obecni, także możemy rozpoczynać. Głosujcie oczywiście w komentarzach, kto zwycięży. A macie tutaj dzisiaj kilka osób do wyboru. A przed Wami dzisiaj uczestnicy turnieju, czyli mama, Misia, tata i Michał! Uwaga, uwaga, lecą Wasze znaczniki. Dla Pań są kolorki, czyli różowy i czerwony. A dla Panów mamy wersję niebieską i zieloną. Cześć, proszę bardzo. Macie swoje specjalne znaczniki. Ale tak? Ale tak miało być? Nie, to w ogóle nie miało być tak. Wszyscy źle to ubrali. Wy to mieliście trzymać. Nie wierzę. Zobaczcie, co się wydarzyło. To miały być Wasze narzędzia do głosowania. Niebieski jesteś. Niebieski. Albo jesteś jednorożcem. Może być i tak. No dobra, to teraz jeszcze dostajecie dodatkowe rzeczy. Proszę bardzo. Raz. O nie, dwa. Następnie rzucę dalej. Trzy. I cztery. Wszystko dobrze? No, idealnie. Zasady dzisiejszego teleturnieju są bardzo proste. Wszyscy, oczywiście cała rodzinka bierze udział, no oprócz mnie, bo ja dzisiaj zadaję pytania, mają szansę zdobyć dużo punktów, więc trzymajcie za nich kciuki, obstawiajcie w komentarzu, kto wygra, czy wszyscy domownicy na pewno dobrze się znają. To się dziś dopiero okaże, także no mega. Ej, co to tam za szepty jakieś tyle? Dobra, no właśnie, czyli co, za każde pytanie oczywiście jest jeden punkt, ale uwaga, można ukraść odpowiedź. Tak jest, odpowiedź, nie pytanie. Czyli jak ktoś chce zyskać więcej punktów, po prostu przebija swojego balona i tym sposobem kradnie komuś odpowiedź. Także kraść można, zobaczymy kto zwycięży. Jakby ktoś wątpił, jest oczywiście nagroda. Nagroda się kryje o tutaj. Na samym końcu dowiecie się, do kogo ona trafi i co tak właściwie tu jest. To nie, no to jest nie fair, tato, ty się nie możesz zgłaszać przed pytaniem. A jest truskawka, dobra. A jest truskawka. Ja mogę zadać pytanie. Nie, jest truskawkę, no. Nie, dobra. I pytanie pierwsze, uwaga. Nie, dopiero jak skończę, tato. Pytanie pierwsze. Tak. Ty już nagrywasz? Tak. Jaki jest ulubiony burger Misi? No dobra, mama była pierwsza, czyli odpowiedź to... Tu for you! Czy to jest burger i Wiedźmak i Burger King. Mama podała chyba wszystkie możliwe burgery. Bo Misia najbardziej lubi kebaba. Misia, czy to prawda? Czy to prawda? Czy odpowiedź była prawidłowa? Częściowo! Częściowo! No dobra! Mama zyskuje punkt jako pierwsza w turnieju! Nie zgadzam się! Odpowiedź. W sensie tata teraz dostaje jeden punkt. Punkt przejęty. Gramy tak? Dalej. Burger przejęty. Burger przejęty, czyli jeden punkt dla taty. To teraz kolejne pytanko. Uwaga, nie będzie już takie proste. Czyli kto wygrał odcinek u mnie na kanale Siostra kontra Narzeczony? Kto to był? Sprawdzone. Mama pierwsza się zgłosiła, bo tata się zgłaszał już od połowy.
samo. Jaka jest odpowiedź? Michał! No nie! Nie! To nie Michał! Gramy dalej! Teraz wszyscy, uwaga! Wszyscy ręce na dole! Jest podobna szansa! 3, 2, 1! Kto wygrał? A mamo, ty już nie bierzesz udziału! Misia była pierwsza! Misia, ja wygrałam odcinek! Dobrze! Nie! No nie, no tego się nikt nie spodziewał, także mama przejęła punkt Misi, więc póki co mama i tata mają po jednym punkcie. Ja nie wiem, wy przegrywacie. Ale nie ma balonów. Co się dzieje? Gotowi? Pytanie... Nie, tato, dopiero jak się skończy pytanie. Pytanie numer 3. Jakie maskotki kolekcjonuje mama? Misia była pierwsza. Miśki. Misie, dobrze, Misi. To nie! Ja mam jeden. Punkt dla Michała! No nie, no ja się takich emocji tu nie spodziewałam i to totalnie. Teraz czas na już czwarte pytanie. Czwarte pytanie, które brzmi: jaki cały serial obejrzał na Netflixie tata? To jaka odpowiedź, tato? Wikingowie. Wikingowie, super! Nie! Idą w łeb, ci zabudni wszyscy! Wszyscy mają po punkcie! Brawo! Następne pytanie brzmi: z czym nie zje sałatki Michał? No, Michał był pierwszy! Z czym nie zjesz sałatki, no? Się na pewno pomyli teraz! Dawaj, dawaj, z czym, no? Z majonezem! Dobrze! Mama przejęła punkt, także póki co mama na prowadzeniu, ale pozbyła się już balona. Tutaj jest nieczysta rozgrywka dzisiaj. Następne pytanie, czyli: jakie są ulubione kwiaty mamy? Mama pierwsza. Piwonie! Dobrze! Punkt! Nie! O nie, tata przejął punkt! To następne pytanko, czyli... To również wy możecie wiedzieć, ten kto oglądał kanał na bieżąco. Jaki prezent dostał na dzień ojca tata? Michał pierwszy był! Co to było? Co tata dostał na dzień ojca? No? Wycieczkę żaglówką! Nie! No nie, źle! Pytanie w grze! Kto następny chce odpowiedzieć? Co to było? No? Kręgle! Nie, to nie były kręgle! Michał już nie może! Misia i tata zostali! Co tata dostał na dzień ojca? To ja mogę pomóc! Nie! Misia! Nie. Do VR-a poszliśmy! Tak. Nie, to nie było to! Jak nie to? To nie było to! Tata dostał prezent na dzień ojca! No, prezent? To nie to było! Wędkę! Wędkę! No, dobrze, to mama! Ale już bez punktu, bo już nie ma odpowiedź! No. No niestety, czyli więc... Czyli to był nie ma, nikt nie ma punktu! Zero! Następne pytanie brzmi... Łatwe, przygotujcie się. Kto z domowników nie lubi sera? Misia pierwsza! Ja! Dobrze, punkt! Nie! Zabieram punkt! Co się dzieje? To punkt wędruje do Michała! A następne pytanie brzmi... Kto robił piniatę dla Misi? Michał pierwszy! Ty! Dobrze! Punkt! Nie! Misia ukradła! Misia ukradła punkt! Tak naprawdę... Tak naprawdę ja też pomagałem! Nie! Do wiary! Nie, już w uszach dźwięczy! Lejson się boi, biedny! Lejson się boi! Teraz podchwytliwe pytania będą. Można sobie nabić punktów. Balonów już nie macie, ale można nabić punkty. Uwaga! Pierwsze. Jak szybko biega tata? Michał był pierwszy. Bardzo szybko. Dobra odpowiedź. Punkt dla Michała. Brawo, Michał. Następne pytanie. Michał śpi bardzo... Mama pierwsza. Długo. Długo. Dobrze. Punkt. Następne pytanie.
właściwie dokończ zdanie to jest bardziej. Agatka kocha... Mama pierwsza. Michała. Dobrze. Yes! Myślałem, że psy. Ja tu trzeba być kreatywnym. Dobra. Następne. Następne zdanie. Uwaga. Mama najszybciej. O, tata pierwszy się zgłosił. Ale nie wie co. Mama najszybciej. Rano wstaje z łóżka. Dobrze. Punkt dla taty. I uwaga. Ostatnie. Misia najlepiej. Michał pierwszy. Zna farmację, zna leki. Dobrze, punkt. Punkt. Brawo. To uwaga, czas na wyniki. Dla wszystkich uczestników. Uwaga, proszę bardzo. Mamy tak. Misia, no dzisiaj niestety nie twój dzień. 2 punkty. Później był tata. 3 punkty. I uwaga, mamy remis. Dwójka zwycięzców, czyli jest to mama i Michał. Czas w takim razie na wręczenie nagród. O, rany, co to było? Czas na nagrodę, czyli giga paczkę, która tu czeka na zwycięzcę. Nagrody są wyjątkowe, także uwaga, wręczam nagrodę, proszę bardzo. Musicie się niestety podzielić, bo był remis. Dobrze, dobrze, dzielimy się. Ale zajrzyjcie do środka. Dzielimy się. Dobra, zaglądajcie do środka. Co tam jest? Gdzie rusza? Nie wiem. Rusza się? Gdzie tam stoi? To jest Węgo! Węgorz wędzony. To jest w środku. Popcorn. Wygrałem popcorn, który kupiłem. Cicho. To jest paczka zwycięzców. Macie paczkę popcornu. Wow, to przyjdziecie kiedyś na film, to uruchomimy. No właśnie, super. O. No. Ale słuchajcie, jakoś bardzo mało chętnych jest na to. No to ja zabieram. To w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Wielki turniej rodzinny już dzisiaj zakończony. Dawajcie znać koniecznie, czy udało Wam się odgadnąć, kto zostanie zwycięzcą. Jak Wam się podobało, to koniecznie łapki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Pa, pa! Pa!